tuż przed rozpoczęciem piątej edycji Open Hair Festival w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu promowano polskie wydanie książki Huberta de Mory, Messie Antoine. Dzieło wydane w 2006 roku we Francji przetłumaczyła dr Agnieszka Szablowska, historyk sztuki z Polskiej Akademii Nauk, badaczka twórczości Antoniego Cierpikowskiego. Był to temat, którym ja się pasjonuję od dawna również i tak jak no, po prostu w pewnym momencie te nasze drogi się zeszły, moje badania i badania Huberta de Mory z Paryża i ta książka jakby uzupełniła moje dociekania, tak jak wcześniej ja uzupełniałam dociekania pana Huberta i to jest takie po prostu współpraca. Autor książki, Hubert de Mory, jest francuskim historykiem, wiceprezesem Towarzystwa Historycznego PASI. A zaczął ją pisać zaintrygowany tym, że... Na cmentarzu małym, zamkniętym już w tej chwili, nieczynnym PASI, zobaczył rzeźbę i nagrobek z bardzo niezrozumiałym dla niego nazwiskiem, Cierpikowski. Nie umiał tego przeczytać, ale imię Antoine wskazywało, że... Może należy się tym zająć. Właśnie historia tej swego rodzaju relikwii jest klamrą spinającą biografię. Hubert de Mory opisuje nieznane wątki z życia Antoana, kreśląc fascynujący portret króla fryzjerów i fryzjera królów. Pisze m.in. o jego skłonnościach do konfabulacji, weryfikuje nieścisłości, które pojawiły się we wspomnieniach mistrza. Badania zajęły autorowi 2 lata. Dotarł do zapisków osób, które znały Cierpikowskiego, do archiwalnych wywiadów, przestudiował pamiętniki Antoana. Hubert de Mory opisuje kolejne etapy życia Antoana od dzieciństwa w Sieradzu i pierwszych praktyk w zakładzie wuja w Łodzi, poprzez sukcesy w Paryżu i Hollywood, po ostatnie lata spędzone w rodzinnym mieście. Autor książki nie mógł być na jej sieradzkiej promocji, ale za pośrednictwem Agnieszki Szablowskiej przekazał nagranie swojej wypowiedzi z podziękowaniami za pomoc przy tworzeniu dzieła. Szanowny panie prezydencie, panie i panowie, droga Agnieszko, pamiętam jak w 2003 roku Pierre-Christian Tatiży, były prezydent Rady Miejskiej Miasta Paryża, zaproponował mi napisanie artykułu na temat tajemniczej postaci Antoana. Zafrapowała go prawa dłoń mistrza, która spoczywa na naszym małym cmentarzu Passy w 16 dzielnicy Paryża. Silna osobowość tej postaci zafascynowała mnie do tego stopnia, że z małego artykułu zrobiła się cała książka, zawierająca wyniki moich poszukiwań. Ważny etap tych poszukiwań miał miejsce w Polsce, gdzie byłem w roku 2005. Serdecznie przyjęty przez władze Sieradza, pracowników Muzeum Górnictwa w Łodzi i inne instytucje, mogłem dotrzeć do ważnych dokumentów, a także z pomocą mojej tłumaczki i przewodnika zgłębić relacje Antoana z polskim światem artystycznym. Wiele osób pokazało mi w Polsce wielką życzliwość i serdeczność, za co pragnę podziękować. Książkę Messie Antoine wydano staraniem Urzędu Miasta w Sieradzu.